Obecny rok szkolny dobiega końca. Z myślą o absolwentach szkół średnich, którzy w tym okresie będą aktywnie poszukiwać zatrudnienia. Działdowski punkt pośrednictwa pracy w najbliższym czasie przygotowuje Dzień Drzwi Otwartych. Nasz punkt pośrednictwa pracy organizuje właśnie taki Dzień Drzwi Otwartych 20 czerwca w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy. W tym dniu bardzo serdecznie zapraszamy młodzież do 25 roku życia, młodzież bezrobotną poszukującą pracy, młodzież uczącą się, studentów przede wszystkim studiujących dziennie, którzy zawitają już w okresie wakacyjnym do swoich domów i będą te osoby mogły dowiedzieć się na temat aktualnych ofert pracy, ofert sezonowych w okresie wakacji. Następnie będą mogły skorzystać z konsultacji indywidualnej z pośrednikiem pracy, skorzystać także z naszych zasobów metodycznych, którymi dysponujemy. A także mamy bardzo ciekawe oferty szkoleniowe. Są to kursy szkolenia bezpłatne dla osób do 25 roku życia. Są to szkolenia wychowawcy kolonii, a także szkolenia operatora wózka widłowego. Następnie także dysponujemy ofertami szkoleniowymi, to już są oferty płatne, ale z tych ofert szkoleniowych będą mogli także skorzystać przedsiębiorcy, różnego rodzaju instytucje, duże przedsiębiorstwa, pracownicy, którzy właśnie pracują w danej firmie. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy i przypominamy, że punkt pośrednictwa pracy jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.